Zapraszamy do obejrzenia skrótu wydarzeń zrealizowanych w lutym przez nasz powiat, które dotyczą prowadzonych przez powiat kozienicki inwestycji, otrzymanych dofinansowań, patriotycznych uroczystości oraz tragicznych wydarzeń, jakie mają miejsce na Ukrainie i działań podejmowanych przez powiat kozienicki w celu niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Mimo pory zimowej, prace związane z budową nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach, której inwestorem jest powiat kozienicki, przebiegają zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Trwają prace murowe pierwszej kondygnacji, które na obecną chwilę w 4 segmentach budowy ukończone są prawie w 90%. Zakończono również roboty fundamentowe pod salę gimnastyczną. Oddanie budynku do użytku planowane jest na 2023 rok. Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to kwota ponad 25 milionów złotych. Ponad 16 milionów złotych to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa. Prawie 1 milion złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a prawie 4 miliony złotych przekazał powiatowi samorząd województwa mazowieckiego. Pozostała kwota to środki powiatu kozienickiego. 16 lutego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podpisana została umowa na realizację zadania w zakresie resortowego programu ministra rodziny i polityki społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2022, w ramach której wojewoda mazowiecki przekaże powiatowi kozienickiemu środki funduszu solidarnościowego w kwocie 434 850 zł. Dodatkowo wojewoda przekaże środki funduszu w kwocie 8697 zł na koszty związane z obsługą programu. Powiat kozienicki planuje objąć wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, w tym troje dzieci. Założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Powiat kozienicki otrzymał łącznie ponad 1 400 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 2 inwestycji drogowych. Remont drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów, odcinek Wyborów-Grabów Nowy. Przewidywany okres realizacji zadania to maj-październik 2022 roku. Przebudowa drogi powiatowej 4504W Stary Gródek-Sarnów w miejscowości Kociołek, drugi etap. Przewidywany okres realizacji zadania to marzec-wrzesień 2022 roku. 15 lutego w Lipie przy pomniku upamiętniającym bitwę rozegraną w okolicy tej miejscowości 15 lutego 1864 roku odbyły się uroczystości rocznicowe. Gospodarze i goście w swoich wystąpieniach przypomnieli o tym, jak ważna jest pamięć o historii narodu i jego bohaterach. Na zakończenie zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem. 80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej przekształcony został w Armię Krajową, największą armię podziemną w okupowanej przez Niemców Europie, której zadaniem było przede wszystkim prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości poprzez organizowanie i prowadzenie samoobrony, a także przygotowanie armii podziemnej na okres powstania. By oddać hołd wszystkim żołnierzom zgrupowanym w Armii Krajowej, walczącym i umierającym za wolność Polski, w tym żołnierzom pochodzącym z terenu powiatu kozienickiego, 14 lutego przed pomnikiem niepodległości w Kozienicach zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku, dzień 1 marca, ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Kozienicach obchody upamiętniające niezłomnych zorganizowane zostały 27 lutego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, którą koncelebrowali ksiądz Janusz Bańkowski oraz ksiądz kanonik Florian Rafałowski, Sybirak. Po nabożeństwie przed zgromadzonymi wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Kozienicach oraz Młodzieżowy Zespół Muzyczny Trio, którzy w montażu słowno-muzycznym przybliżyli historię niezłomnych. Niedzielne uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem niepodległości w Kozienicach. W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta kozienicki Krzysztof Wolski.
Tematem spotkania była koordynacja działań administracji samorządowej, powiatowej i gminnej związanej z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Ustalono, że na terenie powiatu kozińskiego wszystkie jednostki i służby są gotowe do wszelkiego rodzaju działań związanych z pomocą. Każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24 lutego został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych, podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalnej. Zarówno na szczeblach gmin, jak i powiatu utworzone zostały punkty pomocy humanitarnej dla uchodźców, którzy znaleźli się na terenie naszego powiatu. Stanowisko wieloosobowe do spraw bezpieczeństwa, spraw społecznych i obywatelskich w starostwie koordynuje zbiórkę i rozdysponowuje dary. Telefon 48 611 73 56 w godzinach pracy starostwa. Od 27 lutego w budynku przy ulicy Kochanowskiego 15, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, można składać dary dla uchodźców z Ukrainy. Szczegółowe informacje na temat powyższych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.